2 lipca Ilona wrublewska czarnocka witam serdecznie, zapraszam na teledzień. Konie w stajniej i to nadal gorący temat dla mieszkańców, którzy z tej atrakcji korzystali. Zwierzęta pozostały w ośrodku dzięki stanowczym krokom podjętym przez Bełchatowian. Wczoraj głos w tej sprawie zabrał także prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Przypomnijmy, w połowie czerwca konie przebywające w ośrodku wawszkowizna były już w samochodowych boksach, gotowe do wywiezienia do łodzi. Mieszkańcy Bełchatowa, którzy byli na miejscu, nie kryli rozczarowania. Przyjechała policja, sporo się działo. Po tym incydencie zarząd wycofał się z decyzji wywozu zwierząt. Mimo tego działania wiele osób zastanawia się, co dalej. Wczoraj głos w sprawie koni zabrał Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Los koni jest jak najlepszy, mam nadzieję konie się czują bardzo dobrze z tego co słyszeliśmy konie zostaną na dłużej konie jakby są wpisane tutaj w ten anturaż Bełchatowa i jakby mieszkańcy Bełchatowa są przyzwyczajeni z życia z końmi więc konie zostaną na dłużej mam nadzieję że na zawsze i będą mogły będą mogły cieszyć mieszkańców Bełchatowa ale chciałem też jednocześnie przekazać że niestety do koń do dokładamy także to nie jest tak że Konie są, są finansowane bądź się samo finansują, bądź są finansowane z, z tych przychodów, które, które są tam generowane w wyniku tego, że są wynajmowane. Więc po prostu no, jest to też jeden z elementów mających na celu wspieranie lokalnej społeczności jakby i przez Polską Grupę Energetyczną, energetyczną i Górnictwo i energetykę konwencjonalną, więc no, konie zostaną tak, aby mogły dalej służyć. Los los chociaż chociaż, los, chociaż bo to, ta sytuacja, miała miejsce, która miała, miejsca, ta, miała miejsce, czyli ta sytuacja związana z tym, że konie miały być przeniesione do środka pod łódź, no ale to, to miało właśnie związek z COVID-em, także uporaliśmy się z tym i konie zostaną na bawszkowiźnie. Miejmy nadzieję, że nie jest to działanie chwilowe i znaleziono złoty środek, by pogodzić wszystkie czynniki, obecność koni w stajni, odpowiednie warunki i profesjonalną opiekę. Przed nami druga tura wyborów prezydenckich, warto więc powiedzieć trochę o terminach. Wybory odbędą się 12 lipca. Dla tych, którzy będą chcieli głosować tradycyjnie, lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7 do 21. Do 7 lipca wyborcy mają czas na zgłoszenie do swojej gminy, w przypadku Bełchatowa do Urzędu Miasta, wniosku o wpisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Również do 7 lipca w Urzędzie Miasta należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, ale tu uwaga, dotyczy to jedynie osób przebywających na kwarantannie bądź w przymusowej izolacji związanej. Z zachorowaniami na koronawirusa. Osoby, które na takie odosobnienie skierowane zostaną po 7 lipca, czas na zgłoszenia mają do 10 lipca. Również do 7 lipca, jak wynika z kalendarza wyborczego, osoby, które przed pierwszą turą zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego w kraju, powinny otrzymać swoje pakiety wyborcze. Do 10 lipca jest czas na pobranie zaświadczenia uprawniającego do głosowania poza swoim obwodem wyborczym. Osoby, które takie wnioski pobrały przed pierwszą turą, nie muszą tego robić. Zaświadczenie Ważne jest również podczas drugiej tury. Osoby głosujące korespondencyjnie do 10 lipca mają czas na zwrócenie wypełnionego pakietu wyborczego, np. wysyłając go bądź przekazując do Urzędu Gminy w przypadku Bełchatowa do Urzędu Miasta. Miasto kolejny raz uruchamia bezpłatne wakacyjne kursy MZK do ośrodka Wawszkowizna, gdzie znajduje się jedyne dopuszczone przez służby kąpielisko. Kursy MZK realizowane będą jedynie w weekendy i święta. Każdorazowo będą to po trzy kursy do Wawszkowizny i z powrotem. Wyruszać będą z pętli przy budryka z przystankami przy Staszica 1 maja Pileckiego Wojska Polskiego. Pierwszy kurs na Wawszkowiznę o godzinie 11, następne 13 i 17. Powrotne kursy realizowane. Będą w godzinach 12, 14 i 18. W Szczercowie trwa budowa publicznej toalety. Stanie ona przy ulicy 3 Maja. Jak podkreślał urząd gminy w Szczercowie, to jedna z mniejszych inwestycji realizowanych w tym roku, ale bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. W zakres zadania wchodzi rozbiórka starego obiektu zlokalizowanego przy kościele i budowa w tym miejscu nowej toalety wraz z niezbędnymi instalacjami. Projekt zakłada budowę dwóch toalet, jednej dostępnej dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia technicznego. Budowa toalety publicznej Powinna zakończyć się do 31 sierpnia. Koszt przedsięwzięcia to blisko 220 tysięcy złotych. Do 30 września przedłużony został czas na zgłaszanie propozycji do konkursu Pogodowe Kreacje, czyli Twoja Prognoza Pogody. To propozycja skierowana do młodych osób. Zgłaszać się mogą zarówno mieszkańcy miasta, jak i regionu, a także z całego kraju. W zabawie chodzi o to, by nagrać swoją autorską prognozę pogody i przesłać plik wideo o długości maksymalnie do 3 minut wraz ze zgłoszeniem na adres konkursmałpaum.belchatow.pl Formularze i regulamin dostępne są na stronie Urzędu Miasta. Będą atrakcje atrakcyjne nagrody. Konkurs rozstrzygnięty będzie w podzielonych kategoriach wiekowych. Czekają atrakcyjne nagrody dla wszystkich. Projekty laureatów zaprezentowane zostaną szerszej publiczności. Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele wydarzeń, które miały być organizowane w naszym mieście, trzeba było odwołać lub przełożyć na późniejszy czas. I to zarówno imprez sportowych, jak i kulturalnych. Powoli sytuacja się normalizuje. Bełchatowskie kluby sportowe wracają do treningów. W przypadku GKS-u Bełchatów do rozgrywek ligowych. Działają także obiekty sportowe. Powiatowe Centrum Sportu przygotowało wakacyjną ofertę. UKS Czempion Bełchatów i Klub Biegaczy Spartakus zapraszają na wieczorny Puchar Pięciu Najbliższy start w piątek 3 lipca. Rywalizacja toczyć będzie się na dystansie 1 mili. Od końca czerwca działa także kryta pływalnia Powiatowego Centrum Sportu. Obowiązują jednak ograniczenia i specjalne zasady stworzone w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i głównego inspektora sanitarnego. Obiekty Miejskiego Centrum Sportu także już działają. Otwarta jest hala Energia, boiska piłkarskie oraz korty tenisowe. Kolejni zawodnicy GKS-u Belghatów z kontraktami siedmiu piłkarzy, których kontrakty wygasały 30 czerwca 2020 roku, podpisało aneksy do swoich umów. Aneksy podpisali kapitan Mariusz Magiera, Marcin Sierczyński, Krzysztof Wołkowicz, Mateusz Szymorek, Michał Kołodziejski, Dawid Flaszka i Adrian Małachowski. Dzięki tej decyzji zawodnicy będą mogli reprezentować barwy brunatnych do końca lipca. Warto przypomnieć, że wcześniej kontrakty przedłużyli Paweł Lenarcik, Daniel Niźnik, Paweł Czajkowski, Damian Michalak, Artur Golański, Marcin Ryszka i Przemysław Zdybowicz. A dłuższe kontrakty z klubem mają Kevin Komar, Mikołaj Grzelak, Bartłomiej Lisowski, Emil Kan, Bartosz Bielda. Zamiast Warnecki, Wiktor Putin i Patryk Winsztal. Co ważne, kontrakty przedłużyli także członkowie sztabu szkoleniowego Marcin Węglewski, Kasper Jędrychowski, Patryk Rachwał i Sebastian Łukiewicz. Kasper Kondracki, pomocnik pierwszej drużyny GKS-u Bełchatów, od 1 sierpnia 2020 roku będzie zawodnikiem Wisły Płock. Kondracki związał się z Wisłą do 2023 roku. Do końca obecnego sezonu Kondracki pozostanie zawodnikiem GKS-u Bełchatów, z którym łączyła go jeszcze dwuletnia umowa. Do Wisły ofensywny pomocnik przeszedł na zasadzie transferu definitywnego. Wcześniej drogę z Bełchatowa do Płocka przeszli Damian Michalski i Dawid Kocyła. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Thank you.